Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczynamy od walki, czyli od kolejnego zadania związanego z wybijaniem mutantów. I tak, już ostatnio tutaj wybiłam jakiegoś jednego mutanta, całkiem przez przypadek. Już mi go nawet kompletnie nie zaznacza. Jakby czas tu nasrał. Zousa, jesteś naprawdę pozytywnie nastawiona. My nie, może nie będziemy używać dzisiaj tego do walki. Ja widzę, że tutaj jest naprawdę spora ekipa mutantów. Są dosyć gęsto posiani, mogłabym powiedzieć. Witam. Pozbieram sobie z nich standardowo. Te powietrzne czyhacze są trochę upierdliwe. Tak z jednej strony, ale z drugiej to w sumie się cieszę, że tutaj są, bo będziemy mieli trochę jeszcze Alexu z tego. Przynajmniej. Dobra, zaraz będziemy tutaj... Dobra, może damy sobie gniewu trochę. Wow, no nie mogę się normalnie... nabustować. Dobra, ja tam sobie zaczekam w sumie, aż Zobza sobie powybija. Chociaż ona pewnie zaraz właśnie do mnie przybiegnie w popłochu. Sporo tych mutantów. Cyklopa jeszcze na razie nie widziałam, chociaż pewnie gdzieś się tutaj jakieś kręci. W sumie to zobaczymy, jak nam to pójdzie. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć w dzienniku, ale jest to aktualnie moje w sumie jedyne zadanie, jeżeli o to chodzi. Potem chyba będę musiała porozmawiać z Kronim o tym wszystkim. Chcę, że mi ciało nie zniknęło tego mutanta. Dalej tutaj jesteś. Dobrze, jak to wygląda? Musimy się kierować bardziej w tę stronę. Widzę, że oni są strasznie tutaj porozsiewani. Podejrzewam, że te dwa cyklopy mogą być totalnie obok siebie. W sumie się nie zdziwię chyba. A jeszcze ty. Powietrzny czyhacz jest gorszy. Chociaż nie, burzowy jaszczur jest... No, tak. Czyhacz jest gorszy niż burzowe jaszczury. Dobrze. Ile leci z tego czyhacza Alexu? Bo nie zwróciłam uwagi w ogóle. Dwie sztuki lecą z niego, okej. Okay. Dobra, przeniosę się tutaj z powrotem. I teraz chyba powinnam pójść w tę stronę. Oznaczmy sobie tutaj, tak. No to dobrze, to świetnie. Tutaj podejrzewam, że wśród tej grupy będzie jakiś cyklop. O, patron jeszcze przyszedł. W sumie git. Wykorzystam sobie przy okazji jeszcze tutaj swoje umiejętności. Dobra, ignorowanie bólu potrzebujemy. Sorry, gniew jeszcze. Spoczko. Tutaj widzę, że wśród was nie ma jeszcze cyklopa. Czyli cyklop jest w innym miejscu. Dobra, i jeszcze ten. I jeszcze tu jest jeden. Ała. Jeszcze chyba robactwo mi nie odpuści, nie? Zaraz się to okaże. Nie, nie odpuścisz mi.
Oczywiście zrobiłam unik, ale Jax go nie zrobił, bo po co? Dobra, w sumie z was jest też Alex, także nie powinnam, myślę, marudzić. Tutaj mamy kolejną grupę. No dobrze. W porządku. Nie widziałam jak na razie ani jednego cyklopa, a powinniśmy spotkać jeszcze dwa. No i pięknie, o wilku mowa. Będę mogła rozwinąć zręczność. Tak jak mi się podoba. Nie, nie strzelaj tylko we mnie. Wiecie co? Ja będę chciała wypróbować tą rzecz. Chyba oboje wiemy, o jakiej broni mówię. Jestem ciekawa, jak Cyklop sobie z nią poradzi. Aha, dobra, to w ten sposób prawie umarłam. Okej, czyli to ma bardzo duży impet, jeżeli chodzi o zadawane obrażenia. Ale nie, no dobra, to jest szybka wtedy sprawa, jak nie wiem. W sumie git. Ten czycha trzeba też oberwał. Zauza, dobijesz go? Oj, nie wiem. Dobra, ale czy hacza? Okej, Zauza go dobiła. Muzyczka jest dalej, jakby mnie coś atakowało. W sumie tutaj sporo potworów leży, ale to chyba ten cyklop je powybijał. Dobra, tu mnie potwory nie atakują. To w sumie nie będę ich o to chyba prosić. Ja bym się tylko chciała upewnić jeszcze, ale to może za moment. Czy ja mam to serduszko po tym cyklopie? Mamy? Czy nie mamy, bo mi się coś nie podoba, wiecie? Nie podoba mi się coś, bo mam przeczucie, jakbym czegoś nie zebrała. Mamy piąte serduszko. Dobrze, i tutaj jeszcze mamy kolejnych przeciwników, więc myślę, że zaczniemy sobie od tej strony. To wygląda, jakby byli tutaj za tymi górami i chyba tak jest w istocie. No dobrze. Całkiem sporo przeciwników. Ale czy to coś złego? Myślę, że nie. Myślę, że to fajnie, bo będziemy mieli wszystkie umiejętności, które mi się podobają. Chociaż już mamy tak naprawdę. Już teraz to jest ten typ, wiecie, wykańczania, co nie? Cześć. Walnij tego czyhacza. Dobra, od razu rozpierducha. Witam. I lejemy. Jak nam coś podejdzie. O, hello. Dobra. Nie przeszkadzajcie mi tutaj w pracy. To się opłaca, wiecie, walczyć gdzie popadnie. Dobra, Zauza już go chyba tam dobije, nie? Tak przynajmniej myślę, że powinna go dobić.
Oj, Zouza, wiesz co? Proszę cię. Dobra, to teraz pójdziemy na tą stronę. Co to za roślinka? Czarny lotos. Ojej. Brzmi fajnie. Dobra, nie zostało nam już dużo tych potworów. Parę latających gdzieś tam dziadostw, ale ogólnie to jest całkiem chyba już przyjemnie. Cześć, panie czujny mutant. No. Ała. Dobra, bo dwa czyhacze mnie atakują. No. O ja pierdziu, ale żeśmy się tam pobagowali. Dobra, zrobimy jakiś unik. Tak. Ty, panie. No, Jax. Dobra, trzeba się wyleczyć, bo widzę, że będzie krucho. Tu już powinieneś nie żyć. No. Dobra, oberwałam. Tu nas widzę, że atakuje pół życia. Pół flory. Czy tam fauny. No. Mikstury mi się kończą. Musimy pozbierać po tych ciałach, bo nie będę wiedziała potem, co jest zabite, a co nie jest. To zabrzmiało przez chwilę tak, jakby mnie coś biło. Na pewno czeka nas tu kupa zabawy. No przecież za cały czas się bawimy. Nie zauważyłaś? Tutaj mi pokazuje, że gdzieś jest jakiś eliksir. O, ależ to wyczerpujące. Cóż, eliksir niby na lodzie jest. Chociaż kto wie, może i jest, na przykład gdzieś tutaj pod drzewem. Albo tutaj. Dobra, powietrzny czyhacz. Sami nienawidzę tego, że Jax po prostu nie trafia, nie? Dobra, to nie jest wszystko. Dobra. Ty jesteś chyba ostatni, gościu. Tak. Cholera. Było blisko. Ich liczba spada. Nadal musimy jednak pokonać pozostałych, nim poczujemy się bezpiecznie. Jakich pozostałych, Jax, co? Słabość psychiczna. Co my tutaj mamy? Pewnie do Kroniego muszę się udać. Nie, do Wiktora. No dobrze, no to do Wiktora w takim razie. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. No dobrze. To zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jak tam fabularnie gra się rozkręci, bo podobno jeszcze większy plot twisty jakiś tam przed nami. Tak słyszałam od Damiana, który przeszedł grę już w marcu, tak naprawdę. Dla pewności, omówmy to jeszcze raz. Czas mnie nagli, ale skoro trzeba. Zanim przypuścimy atak na główny formator w Mararkorze, powinniśmy zamknąć kilka spraw.
Zgadza się. Dlatego nie ma co dłużej tutaj siedzieć. To nie wszystko. Berserkowie się mobilizują. Ewidentnie planują inwazję na Karakis, a może i uderzą na grotę. Tych podłych pogan należy zniszczyć. Berserków zostaw mnie. Jak uważasz? Heretycy, cóżeście uczynili? Nowe zadanie przed nami. Jeśli w grocie stopę postawi choć jeden z tych niewiernych, odpowiesz za to osobiście. Dobra, czyli co, będziemy jeszcze bili Morkonów? Na to wychodzi. No dobrze, zobaczymy. W sumie tak to wygląda. Ja to bym najchętniej Wiktorowi oderwała łeb, nie? I spaliła na stosie. No, ale cóż, nie możemy tak zrobić. Tutaj coś leży, jakieś ciało. Okej, to niebianie tutaj leżą. A to nie jest to ciało niebianida z cutscenki przypadkiem? Rozpruwacz. Ja ci pokażę! A nie, okej, bijemy berserków, tylko w formie heretyków działają. Spoko. No nie mów mi, że Zouza już umarła. Jeszcze nas atakuje jakaś bestia. Nowy poziom. Jax. I lejemy do końca pana heretyka. Super, już mamy nowy poziom. Podoba mi się. Okej, czyli to są tacy heretycy. No dobrze. Jest ich tutaj totalnie... W sumie sporo ich tutaj jest. Ciekawi mnie, jakby się spisała moja rakietka. Ja to załatwię. Okej, fajnie. Robimy rozpierduchę. Gościu, jak ucieka. Ej, no, seriously? Pa, pa. Okej, dobra, to był rykoszet, nie? Dobrze. Ja się już nie cackam, nie? To jest, wiecie, już taki etap gry, że ja nawet po prostu chociażby z zabawy sobie tych rakiet używam, nie? Słuchajcie, no po coś się tego wszystkiego uczyłam, tak? Mamy ostatnią miksturkę tego typu. Tu widzę, że jeszcze jakieś ciało zostało. Nieprzeszukane przeze mnie. Atakujące heretycy. Ja naprawdę myślałam, że to są jacyś normalnie ludzie, nie? Znaczy się, że to albo Morkoni, albo... Damy radę! Szykuj się na ból! Okej, dobra, bo nie trafiam. Beautiful. Gościu, nie próbuj podchodzić. W ogóle nie podchodź.
I bam. I sru. Witam panów serdecznie. Dostałem jakieś punkty, nie? Cześć, panowie. Oj, nie próbujcie podchodzić. Co mi git? Gościu, radzę ci odejść. Ale rozpierdol. Spoko, wszyscy leżą. Wszyscy obrywają rykoszetem. No i pięknie. No gościu, nie chcesz, powiem ci. No. Właśnie tak czułam, że sama oberwę, nie? Dobra, to nie są jeszcze wszyscy. Ale na pewno część jednostek. Jeszcze bym chciała w sumie pogadać chyba z Kronim, bo on też pewnie będzie miał coś do powiedzenia. Chociaż najlepiej by było najpierw porozmawiać sobie chyba z Wiktorem. Po wykonaniu tego zadania. Okej, tutaj się jeszcze gościu leje. Ktoś musi doigrać. Spoko. No i lecimy teraz dalej. No. O Jezu. Pięknie. No i już. Zobaczmy, co się wydarzy. Nie możemy liczyć na długotrwały spokój, ale największe zagrożenie dla nas, Morkony, zostało w końcu wyeliminowane. Patriarcha Wiktor powinien się o tym dowiedzieć. No jasne. To co, to możemy w takim razie wracać do groty. Porozmawiać z nim. Udało nam się kolejny poziom zdobyć, ale to już za chwilę będziemy coś z tym myśleć. Tak samo te punkty muszę rozdać, ale to wiecie co, to zróbmy od razu to, co trzeba. Czyli dajmy sobie tutaj w budowę. Tamte umiejętności to akurat się nauczymy za moment, tak myślę. Berserkowie nawet nie zbliżą się do groty. Zaufaj mi. Przyznam, że tkwią w tobie imponujące skłonności do destrukcji. Dzięki nim daleko zajdziesz. Dobra, możemy pogadać? Dla pewności, omówmy to jeszcze raz. Czas mnie nagli, ale skoro trzeba. Chyba poradziliśmy sobie z największymi zagrożeniami dla Morkonów. Dobra robota. Im większy chaos zasiejesz, tym bliżej będziesz ciepłych objęć Rawaka. Ku chwale Rawaka. Ku chwale Rawaka. Nie. Nie ma... Nie. Idź przed siebie i ukaż resztę świata.
Zrównaj go z ziemią. Dobrze, to teraz tak. Dziennik, niepokoje i jedność. I teraz mnie chyba prowadzi do Kroniego. Który nie wiem dlaczego, ale utknął w Thompson Town. Kurde, a tutaj znowu to samo? Znów się urodził nam kolejny czyhacz. Gra mi aż każe robić eliksiry eleksowe, nie? W sumie git. Dobra, zobaczymy co Kroni nam powie teraz już, bo mamy zrobione większość rzeczy chyba. Przeanalizujmy naszą sytuację. W gotowości. Opanowałem zamieszki na terenach wolnych ludzi. To raczej pomoże szóstej sile. Już nic nie wstrzymuje nas przed wyprawą do Marankoru. Szósta siła nareszcie spełni swoje zadanie. Muszę omówić plan ataku z Tialgiem. Najpierw odbijemy Marankor z rąk najeźdźców. Ale co potem? Ciągle nie mamy pojęcia, jak otworzyć wrota. Prawdopodobieństwo pomocy ze strony Kassandry 0%. Dokładnie, mały. Jej maszyny nie przebierają w środkach. Nikt nie może dorównać ich sile woli. Analiza. Poza tym ciągle nie wiem, jak dostaniemy się do środka. Cóż, róbmy swoje, a nad resztą zastanowimy się później. Przyjąłem. Chodź ze mną. No i dobrze. I teraz mamy dziwna kraina zadanie. Okej, tu jest Oleg i musimy porozmawiać chyba też z Tialgiem. To się dobrze składa w sumie tak z jednej strony, bo chciała sobie wydać punkty nauki w parę spraw, czyli porobić sobie te eliksirki z tego cyklopa i nauczyć się tych umiejętności. Z Tialgiem będę rozmawiać chyba już w kolejnym odcinku, tak myślę. Tu jest oczywiście Wardek, nic raczej nie ma do powiedzenia. Stół laboratoryjny. My robimy sobie na zręczność mikstury. W ilości 6 i tutaj na razie nie zrobię nic więcej. Możemy zrobić sobie z eleksu mikstury, tylko teraz pytanie, które potki ja będę chciała robić, to się okaże już za moment. To znaczy, napijemy się najpierw tego, co tutaj mam do wypicia. Czyli ta zręczność. 85. Dzięki temu możemy się nauczyć kieszonkowca. I możemy zdjąć to i wrócić do wyznawcy. Dalej, z takich rzeczy, które możemy się uczyć, ale w sumie mi to gówno potrzebne. Na to jeszcze będę zbierała pewnie dłuższy czas punkty. Tutaj to samo. Bo atrybutów nam się nie opłaca robić. Przynajmniej chwilowo. Szósty zmysł, silniejsze te. No dobra. To będziemy, myślę, dopełniać. Ewentualnie będziemy w to szli teraz, w te retrorakiety. W sumie moglibyśmy tak z jednej strony. Ale tak, najpierw kwestia nauczyciela. Tutaj u banitów mnie nauczy pentak tego. No to niech będzie. Do krateru. No i coś, zobaczymy. Z Tialgiem to myślę, że w kolejnym odcinku już sobie porozmawiamy. Najwyżej zrobimy ten trochę krótszy. No a jak już idziemy na Marankor, to ja myślę, że to już jesteśmy blisko finału. Dobrze. Pentak powinien być chyba tutaj na dole.
i ty mnie nauczysz tego. Wykryto nienaturalnie wysokie stężenie feromonów. Możliwa obecność niebezpiecznych osobników. Zaktualizowano poziom zagrożenia. Stężenie czego? Feromony to substancje chemiczne, które przekazują informacje i wywołują określoną reakcję u osobników tego samego gatunku. Skoro tak mówisz? To chyba jakiś easter egg miał być, bo chyba nie zrozumiałam. Dobra, dziwna kraina. To tak, tak jak mówiłam, z Tialkiem pogadamy potem. Czy ja potrzebuję się uczyć dalej inteligencji? Nie wiem, ale mamy osiągnięcie. Poznano wszystkie umiejętności rzemieślnicze. Okej. Okay. Mol książkowy. To nie wiem, ewentualnie będziemy wydawać rzeczy już te punkty takie w śmieci. Chociaż... Nie wiem. Na razie to zostawię tak jak mam. Zapiski, nagrania. Mamy dziwną krainę do zrobienia. Wiecie co, to chodźmy jeszcze pogadać z Tialgiem. Póki mamy na to czas, jeszcze musimy z Olegiem pogadać. Wiecie, no co jak co, ale nie chcę jeszcze kończyć. Możemy zrobić chwilowo dłuższy odcinek taki, żeby miał te 40 minut akurat. Zobaczymy, co Tialg powie na nasze poczynania. Nadszedł czas. Zbierzmy oddziały szóstej siły i pomaszerujmy na Mararkor. Tak, już pora. Otrzymałem informacje o niebiańskich oddziałach zmierzających na tereny Mararkoru. Zwierzchnik i jego kompanie czekają w centrum Mararkoru na rozkaz głównego formatora. Kolejne stacjonują w ruinach korporacji na zachód od tego obszaru. Pozostaje jeszcze grupa niebian w jednym z opanowanych przez niebianidy sektorów na linii frontu w Mararkorze. Podobno bezpośrednio za nimi, w niezamieszkanym rejonie, znajduje się drugi zastęp. No tak, są u wylotu przełęczy prowadzącej na przeklęte ziemie Mararkoru. Wszystkie frakcje zaatakują nasze terytoria swoimi głównymi siłami. Musimy zająć się tym teraz, potem może być za późno. Jaki masz plan? Nasze formacje bojowe rozprawią się z kuratorami i agitatorami niebian. Ty wraz z towarzyszami spróbujcie zlikwidować ich przywódcę, a później pozbądźcie się niedobitków. No to do dzieła. Jesteśmy gotowi do wymarszu. Dobrze, powstrzymajmy tę inwazję jak najszybciej. Ruszajcie! No dobrze. To co dalej? Wszyscy widzę już poszli sobie stąd. No dobrze. Harak. Co ja mam pozaznaczane? Tu mam swoich towarzyszy. Dziwna kraina. Konfrontacja w centrum, walka w ruinach korporacji, porządki na przełęczy, starcie w krainie bezprawia, atak na pustkowie. Jak to wygląda? Okej, okay, mamy konkretne osoby. No kurde, powiem wam, że zrobiło się tu pusto. No dobrze. Czyli co? Mamy tutaj coś pozaznaczone? Właśnie, mamy zaznaczonego Dexa i ciekawe dlaczego.
On, jak widzieliście, w cutscence przyszedł tutaj. Jest Asgard. Na przyszłość. Tato! Dex, co ty tutaj robisz? Czy ty czasami nie... Powinniśmy porozmawiać o tych duchach. Znowu słyszałem ich głos. Co to? O czym ty gadasz? Jeszcze w towarze, gdy znalazłem się obok formatora, wyczułem w nim dziwną obecność. Pamiętasz, jak ci o tym opowiadałem? No, owszem. Według ciebie coś tam było, ale ponoć tylko... Cóż, to coś wróciło. Tylko tym razem dobiega z innego kierunku. Słyszę coś jakby pogawędkę duchów. Czyli coś cię nawiedza. W porządku. Co miałbym na to poradzić? Muszę tam iść. Razem z tobą. Dobrze. Zdradzisz mi chociaż dlaczego? Rozumiem, jak to brzmi, ale... Wierzę ci. Spójrz tylko na własnych rodziców. Wyrosłeś na kogoś wyjątkowego. Poza tym, dookoła dzieje się ostatnio tyle dziwnych rzeczy, że niewiele mnie już zaskoczy. Niestety bardzo mi przykro, Dex, ale w tej chwili nie mam czasu. Wiem o tym, ale to naprawdę ważne. Co mówią te głosy? O czym tak dyskutują? Docierają do mnie urywki i chociaż nie wychwytuję pełnych zdań, rzucają hasła typu analizuję, rozkazy, oddział w ruchu albo zasięg sensorów, algorytm i jednostka kontrolna zero. Chwileczkę. Jednostka kontrolna zero? To identyfikator Kassandry, centralnego komputera głównego formatora w Mararkorze. Tak. Przypomina mi to nieco ględzenie twojego drona. Czyli rejestrujesz komunikację centralnych komputerów formatora? Trudno mi to stwierdzić, ale tak. Chyba coś w tym rodzaju. To nie wszystko. Potrafię również namierzyć, skąd nadchodzi wiadomość i dokąd ją nadano. Jeden z tych głosów w ciągu kilku ostatnich dni nieustannie rozbrzmiewał z dalekiej północy. Zwracał się z kolei w kierunku jednego z tych większych formatorów w Ignadonie. Czyli twierdzisz, że Kassandra próbuje nawiązać kontakt z Alfarą? Na to by wychodziło. Może. Ta kupa złomu została już przeze mnie wyłączona. Jeżeli Kassandra naprawdę chce się połączyć z Alfarą, nie otrzyma żadnej odpowiedzi. Co dokładnie chodzi ci po głowie? Niespecjalnie chciałbym wyprawiać się tak daleko na północ, ale mógłbym się trochę rozejrzeć po formatorze, z którym ten głos próbuje nawiązać łączność. Wtedy prawdopodobnie zrozumiałbym go lepiej. Źle mi z tym, bo narażę cię na niebezpieczeństwo, ale to rzeczywiście by nam pomogło. Poważnie? Jeżeli naprawdę jesteś w stanie podsłuchiwać przepływ danych, to może niepostrzeżenie wychwycisz jakieś ważne tajemnice. A to bez wątpienia wpłynęłoby na przebieg wojny. Postaram się. A, tak, zanim zapomnę, mam coś dla ciebie. Na złomowisku banitów da się znaleźć całkiem fajne graty. Leży tam tyle sprzętu, że nie wiedzą, co z nim zrobić. Ja też czasami się nad tym zastanawiam. Proszę, to dla ciebie. Co nieco udało mi się zwędzić. Na pewno ci się przyda. O, jasne. Dzięki. Chcesz zatem wybrać się do formatora Alfara? W porządku. To ryzykowne, ale wezmę cię ze sobą. Jeśli zdołasz szpiegować S.I. Kassandry, bardzo nam to pomoże. Świetnie, no to w drogę. Masz się mnie słuchać i nic nie robić, dopóki ci o to nie poproszę. Zrozumiano? Tak, to kiedy wyruszamy? Nie mogę się doczekać. Proponuję, żebyście z Asgarem pierwsi dotarli w okolice Alfary i na mnie poczekali. Co wy na to? Dzięki, tato. Chyba będzie warto. Oby.
Do zobaczenia! A zatem mój syn jest w drodze do formatora Alfara. Pora na dodatkowe przygotowania. Muszę się śpieszyć. Nie powinienem zostawiać Dexa bez opieki na długo. No dobrze. Kurde, naprawdę popieprzone to jest. Wejście do głównego formatora. Dziwna kraina. Dobra, ale wydaje mi się, że najpierw powinniśmy od dołu do góry, nie? Czyli tutaj atak na pustkowie, starcie w krainie i tak dalej, no nie? Później dopiero sprawę z Dexem. Dobrze, moi drodzy, myślę, że na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał i jak widzicie, no, akcja nam się zagęszcza i gra nam się rozkręca. Cóż, jestem bardzo ciekawa finału, bo no, czuć, że się do niego zbliżamy. Jeszcze sporo przed nami, ale mimo wszystko już gdzieś tam ten finał nam powiewa. Cóż, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!